I witam w tym gorąco w kolejnym odcinku Dzień Dobry Krypto Bitcoin Phoenix Mam dzisiaj wiadomości na 10 listopada, czyli czwartek Zbliżamy się pomału do końca tego tygodnia Ale ten tydzień pokazał nam tak naprawdę jak zarządzane są te giełdy Jak szybko można upaść Co oznaczają dla nas reklamy Super Bowl Kiedy firmy sięgają szczytu Dzisiaj o tym opowiemy Kto może być następny to też jest bardzo dobre pytanie, bo już tutaj są pogłoski, że Kryptocom lub inne, o których będziemy sobie dzisiaj mówić, projekty jak BlockFi, który miał być również wsparty przez FTX i jego przyjęcie, i widzimy, że może to nie dojść do skutku. Pytanie, co zrobi również Michael Saylor, jeżeli będziemy spadać do kolejnych niższych rejonów, a wtedy też może musiał budzić tutaj pragnienie sprzedania. Różnych aktywów, więc o tym również będziemy sobie dzisiaj wspominać. No i porozmawiamy również o Twitterze. Ja was zapraszam na Discord, bo na Discordzie dodajemy. Ja to traktuję jak przygotowanie pod newsy i tam dodaję bardzo dużo wiadomości i często to są wiadomości, które są kluczowe. Tak jak na przykład Solana, która właśnie zostanie odblokowana, czyli chodzi o kolejne ilości Solany dla wielorybów i jeżeli ktoś wchodzi w Solanę i to się wydarzy pomiędzy audycją kolejną, no to tylko wiadomość z Discorda was ratuje, więc to też są ważne klimaty, które powinniście sobie przeglądać w ciągu dnia, a te tematy rzadko kiedy ujrzą światło dzienne, jeżeli Solana jest, wiecie, takim podporą tego marketu, jeżeli chodzi o tych największych i ci najwięksi przejęli oczywiście newsy i za często w newsach o tym się nie dowiecie, tylko na Twitterze, a więc może warto czasami zajrzeć również na Discord. I tam nie musicie nawet się wypowiadać, bo ja to traktuję, tak jak mówię, jako przygotowanie do audycji, a jeżeli coś wkleję tam, to po prostu o tym pamiętam. I wiem, że mogę do tego wrócić podczas audycji, ale czasami wiadomości się wydarzają pomiędzy audycjami. Ja nie jestem tutaj z wami 24h na dobę, żeby co 5 minut dodawać audycję, tylko tam, co 5 minut czasami jestem w stanie dodać coś na szybko, jak przeczytam. Dlatego zapraszam na Discord, tam też oczywiście sprawdzamy zmianę narracji, również BTC. Co z inflacją? 21 milionów BTC. O tym sobie dzisiaj również tutaj dopowiemy, bo coraz częściej wychodzą filmy o tym. Więc tyle. Zapraszam Was na Discord. Tam można sobie podyskutować również z ekipą różnych tutaj graczy. Dobra, przejdźmy w takim razie na SP 500. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Minus 2%. Do tego mamy Nasdaq. Minus 2%. Także tutaj ten rynek leci, jak i również Nasdaq. No i patrzymy sobie, co robi w tym momencie dolar. Dolar się umacnia, czyli czy jest wszystko poprawnie, tak? Jedyna niepoprawna rzecz to jest, jak mocno straciliśmy w ostatnich 24 godzinach na naszym rynku. Total minus 13%, 791 miliardów praktycznie. Stablecoiny, delikatny dodruk DeFi, 15%. O tym będziemy mówić, dlaczego również tutaj mamy spadki. Zobaczcie, co się dzieje w przeciągu praktycznie jednego dnia, jak tracimy z 920 na poniżej 800 miliardów, cała kapitalizacja, market DeFi również, spadek z 52 miliardów na 36, także sermotnie tutaj widzimy, no i sprawdźmy sobie Bitcoina, 15 972 dolary, kto by pomyślał, jeżeli chodzi o 24 godziny, minut 13,6%, Projekty, które sobie najlepiej poradziły, to jest Whitebit Token 41, a reszta to są Stablecoiny. Jeżeli tutaj widzicie stablecoiny w pierwszej dziesiątce, to wiecie, że wszyscy wchodzą w stablecoiny. Po prostu ten rynek jest zaryzykowny dla nich. Projekty, które sobie nie poradził Solana, minus 42%. O tym właśnie mówiłem. Jeżeli byście mieli tą informację pomiędzy tymi audycjami, że właśnie ma zostać odblokowana duża ilość Solany, to wtedy sami byście na takiej informacji mogli. Minus 42%, pójść do przodu. Lido, DAO, minus 31%, Aptos, minus 28%. Zobaczcie, dwucyfrowe praktycznie z 20 projektów, jak nie więcej. Sprawdźmy, co robi Tether. No i mamy dodruk tutaj około 800 milionów w ostatnich 24 godzinach. Zobaczmy, 669 miliardów na dokładnie 69,800. Także 800 milionów i... Tutaj PEK zaczyna im się nie spinać, o tym dodaje nam informacje często deso mamy specjalną zakładkę na Discorcie Tether i inne stablecoiny, gdzie zaczyna to się nie spinać. Tam wchodzi deso i codziennie praktycznie zależy, ale przynajmniej 4-5 razy w tygodniu jest aktualizacja, czy. Pek, tetera się spina i innych stablecoinów. To jest ważne również. Jeżeli sobie sprawdzimy na Pek, tetera, widzimy, że mamy 0,9988. Zobaczmy w skali roku, gdzie teraz jesteśmy. Na pewno nie tam, gdzie w, w maju tego roku, czyli w maju byliśmy dużo, dużo niżej przy tamtych spadkach, ale widzimy, że tutaj no, ten dodruk nie będzie łatwy. Czyli tego kapitału wejścia na rynek w tym momencie go nie ma i bardzo trudno tutaj dodrukować dużej ilości, powiedzmy, Tethera czy stablecoinów, bo po prostu PEG się zaczyna nie spinać. O tym wcześniej również mówiliśmy. USD Coin, macie USDC, tak naprawdę w ostatnich siedmiu dniach mamy prowzrostowo 42 na 42,90. Ile dokładnie? Około 800 milionów w przeciągu e, gdzieś tutaj. 7 dni od dołków, 42 do 42, 800, 800 milionów dokładnie, żeby być tutaj. I tutaj raczej z, ze spinaniem się nie mają problemu. Zobaczmy na chwileczkę, jeżeli chodzi o, o cenę. No są też różne zawiłowania, ale to nie jest takie aż mocne. Binance USD, mamy tutaj wzrost na 23 miliardy. Dalej USD D coin tutaj Deso również dodał w ostatnich 24 godzinach, że te małe stablecoiny, Zaczynają się nie spinać. Zobaczcie, 0,98, jeżeli chodzi o em, tak naprawdę y, no, cenę, czyli cenę do dolara. Powinien to być dolar, a jest na 98 centach. I widzimy, że Market cap 710 em, milionów HUSD, ten można już wykreślić pomału, bo tu schodzimy do 18 centów. Także ci, którzy przespali to, że HUSD y, przestaje być promowany na giełdzie Huobi, no to też muszą dzisiaj. Za 1 dolara dać 4 HUSD. także to jest bardzo ciekawe. 3 USD, ale tutaj mamy delikatne wzrosty w górę. W 7 dni zobaczmy 800 milionów na 815. Jak wygląda to? Tutaj też peg. Zobaczcie. Wszystkie te mniejsze w tej mają problem z utrzymaniem PEGA. Przejdźmy najpierw do lasu wiadomości z Twittera, które były dodawane oczywiście na Discordzie. I zacznijmy od tego. Wielu górników Bitcoina wyłącza teraz swoje platformy. Koszt energii elektrycznej Bitcoina został przekroczony po raz drugi w ciągu zaledwie 5 lat, a rachunek za energię elektryczną dla przeciętnego górnika jest teraz wyższy niż zarabiony dochód. Więc tutaj widzimy, że ci najlepsi pozostaną, tak jak to sobie Satoshi faktycznie zamierzył, więc tutaj nie ma się co dziwić. Ale pytanie, co z mniejszymi górnikami? Czy będziemy słyszeć o kolejnych firmach, które mają problemy? A pamiętajmy, że no ta cena, przynajmniej w tym momencie, nie wspomaga tego, żeby było wielu tych górników. Sprawdźmy, kto na początku inwestował w ftx -a. Mamy tutaj token sale za 8 dolarów 19 lipca. I tutaj mamy Chris McCann, Edith Young, FBG Capital, Phil Chen. Potem w grudniu 2019 tak naprawdę nie znamy wyceny, ale spekuluje się, że za grosze Binance Labs wykupiło w 2019 grudniu. No, większość udziałów albo dużą ilość tych udziałów w FTX. -ie. Potem mamy serię B w lipcu 2021. Tutaj mamy las firm bardziej tutaj z Crypto Circle, Alan Howard, SoftBank, Lightspeed, Insight, Bond, Altmaier i inne. No i oktober 2021. Tu już inwestuje BlackRock. W lipcu 2021 900 milionów zdobyli. Nie wiemy ile Binance tak naprawdę wydał. Nie ma tutaj wyceny. A w październiku 2021 420. Tutaj mieliśmy e, gdzieś milionów dodanych, i tu był BlackRock, Iconic, Lightspeed. Mieliśmy Ribit Capital, DC Capital, Sequoia, Temasek, Tiger Global. No i mamy potem jeszcze styczeń 2022 e, około 400. Mamy SoftBank, Temasek, Multicon Capital, Tribe Capital, Lightspeed, Paradigm, i tu są ci wszyscy, którzy inwestowali. Także BlackRock nie jest nieomylny, jak widzicie. Pytanie, czy BlackRock będzie tym, który by chciał teraz wykupić przy cenie prawie zerowej FTX-a. Tego nie wiemy. Teachers, trzeci co do wielkości fundusz emerytalny w Kanadzie, zainwestował rok temu w FTX przy wycenie 25 miliardów dolarów. CDPQ, jeden z największych menadżerów emerytalnych w Kanadzie, odpisał swoją inwestycję w wysokości 150 milionów dolarów z bankrutowanego pożyczkodawcy kryptowalut Celsius Network. Także widzicie, że fundusze, Wielkie fundusze emerytalne również się mylą. Ja Miałem pytanie, kto tak naprawdę daje zielone światło do inwestycji w krypto przy szczycie? Nie wiem, nie mnie pytać, ale widzicie dlaczego ETF na spocie jest nadal niedostępny dla, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych, tak? Tutaj każdy miałby dzisiaj pretensję, gdyby ETF na spocie w grudniu, jeżeli by wszedł, ile ludzi, którzy by inwestowali Tutaj już nie chodzi o instytucjonalnych klientów, ale normalnych ludzi. Ulica, która by była dzisiaj na dużym minusie. I to też trzeba sobie wziąć pod uwagę. To też jest również ciekawa podpowiedź. Fun fact, czyli jeżeli byś przeznaczył około 1000 dolarów na reklamy z 2022 Super Bowl, na to, żeby je shortować, prawdopodobnie byłbyś dzisiaj miliarderem. Mam tutaj takie firmy jak FTX, Carvana, DraftKings, Uber Eats, Meta, Oculus, Rocket Mortgage, Coinbase, Virum, Salesforce i GM. Także nie chodzi tutaj tylko o projekty skrypto. Ale widzicie, że reklamy, które są tutaj na hmm, Super Bowl, można określić firm, które są na szczycie. Teraz jeszcze trzeba dołożyć długi, drugi składnik, czy jesteśmy w recesji. No i mamy piękne narzędzie do shortowania. Te skrypto, które padły, to jest Celsius, Voyager, 3AC, Hotlonaut, Alameda. FTX. Tutaj zastanawiam się, czy Nexo będzie następnym, bo też tego nie wiemy. Zaraz dojdziemy do innych, które tutaj są dyskutowane. Nie wiem, czy pamiętacie, ale około, może miesiąc, dwa miesiące temu próbowałem znaleźć tą audycję, ale nie wpisałem Teranos, jeżeli chodzi o temat i nie mogę jej znaleźć. Ale pewnie pamiętacie, kiedy porównywaliśmy tą okładkę z Fortune jako, czy to jest następny kolejny Warren Buffett i chodziło o sam Bankman fried Ja wtedy mówiłem, żeby uważać również na takie układki, Dlaczego? Bo na takiej okładce, również wcześniej pojawiła się ta osoba, Teranos. To była jedna z największych piramid finansowych w Stanach Zjednoczonych i też była na okładce Fortune i była wychwalana praktycznie w tej gazecie czy w tym czasopiśmie. Więc może nie warto się skupiać zawsze na tych największych, na tych okładkach, bo może się okazać przypadkowo, że to jest kolejna klątwa okładki na fortune. Nie tylko, oczywiście, mamy ekonomist który też często pokazuje jej osobę roku na przykład w Forbesie też może warto zwrócić uwagę kto tam jest czy to nie jest czasami osoba, która pomogła elicie w jakiejś sprawie. Wielu się zastanawia co teraz z BlockFi no i tutaj właśnie Otero mówi, że BlockFi nie wygląda to teraz zaciekawie, skoro FTX miał poprzeć tutaj również BlockFi pytanie co się z nimi wydarzy no i Widzimy, że w ostatnich 24 godzinach zablokowali również wypłaty. Może nie do końca zablokowali, ale widzimy, że tutaj mocno się bronią, że muszą najpierw zweryfikować to, co będą wypłacać. George Noble dodaje informację: najpierw była to American Airlines Arena, teraz FTX Arena. Niederhofer przypisał klątwę stadionową Pysze. Korporacje są nękane przez te same szkodliwe tendencje, co inwestorzy, albo ulica. Kiedy są u szczytu, sięgają. Po słońce. No i wtedy y, klątwa stadionowa, można powiedzieć, wchodzi w życie. Do klątwy stadionowej brakuje nam jeszcze jednego czynnika tutaj, krypto.com, które też dodał nazwę na stadion. No i będziemy sobie obserwować, ktoś tutaj mówi, czy Fenix wyprorokował cokolwiek. Nie. My tylko porównowaliśmy w tej ostatnim audiobooku, który jest dostępny i teraz upubliczniony, Krypto Cisza przed Burzą. E, ciekawy temat w sumie. To jak bliski rynek krypto jest banki dot.comów. A skoro takie rzeczy się działy wtedy, to pytanie, czy one się powtarzają. Na razie widzimy, że w przypadku FTX-a tak. Deso dodaje informację o tym pegu spinającym się. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest peg spinający się, czyli chodzi o 1 do 1 do dolara. Tak? I Tether ostatnio ma problem z właśnie nawet tym dodrukiem, bo jeżeli wszystko jest powyżej 1.0.0.0.2, mogą sobie tutaj dodrukować różne rzeczy, ale jeżeli się z spina, wtedy ten dodruk, który może spowodować, że krypto pójdzie w przeciwnym kierunku niż do tego, co się dzieje ostatnio, może być tutaj na kartach. TTR również jest związany z finansowaniem w DeFi i tutaj mamy pogłębiający się kryzys również tu FreePool wykorzystuje do 64% USDT i 66% wykorzystania płynności. Wzrost w 49% w obu poprzednich podczas dpeg 3AC, czyli tej firmy, która się zakończyła praktycznie bankrut. 3 osiągnął 140% płynności i 92% USDT było wtedy wykorzystywane. Jeszcze nas tam nie ma, ale jesteśmy pomału w drodze na kryzysie DeFi. I żeby wytłumaczyć to łopatologicznie, jak to Deso zauważa, stres związany z finansowaniem DeFi... Ludzie przenoszący się z USDT do innych aktywów i dlatego to jest w taki sposób wytłumacz. DESO dodał informacje również o USDD i Fay, ale FEJ zdążył się gdzieś tutaj obronić, ale USDD, Neutrino wszystkie mają problemy ze swoim pegiem do dolara. Crypto Whale dodaje informację o tym, że Moonboys Boys myślą, że upadek FTX był końcem. On uważa, że nie, ostateczny upadek Binance, KuCoin, Bitfinex, Gemini, Bitstamp, Crypto.com i innych spowoduje, że cena Bitcoina spadnie poniżej 10 tysięcy dolarów. No pytanie, kto jest połączony teraz z tymi wszystkimi e, spadkami? Luke On Chain zbadał gdzieś tutaj KuCoin, a niektórzy z naszych fanów w grupie Telegrama martwią się brakiem funduszy na KuCoinie. Przeanalizowaliśmy stablecoiny trzymane przez KuCoin i stwierdziliśmy, że w ciągu ostatnich 7 dni z KuCoin nie wypłynęło zbyt wiele stablecoinów. Więc tutaj dane z Nansen pokazują, że zasoby z tej bokojna, kokojna Nightingale spadły o 236 milionów dolarów w ciągu ostatnich 7 dni. To główny powód, dla którego użytkownicy się martwią. No i jeszcze tutaj 4 dni temu ktoś przetransferował. Zobaczmy dokładnie, co on tutaj pokazuje. 4 dni temu Kucoin przyniosło 300 milionów USDT z Ethereum do trona przez Bitfinex, tak więc stablecoiny Kucoina nie spadły. Przeszły sieci RC na Terce, wyłączając te transakcje, Kucoin ma napływ netto z w stablecoinach na wysokości 63 miliony w ciągu ostatnich 7 dni. Pamiętamy, kiedy był FAT, ja tutaj nie mówię, że trzeba patrzeć na wszystkie giełdy. Teraz naprawdę to jest czas, kiedy patrzymy na wszystkie giełdy, a najlepiej na giełdach nie trzymać, bo trzeba tych zawirowań. Ale pamiętam, kiedy był ten ostatni FAT na temat Kucoina. Wiele osób mówiło, że FTX jest tym, który powinniśmy raczej wybierać zamiast KuCoin'a. Więc pytanie, czy ten FAT się spełni? Czy on po prostu będzie dostępny? Ale jeżeli ja miałbym wybierać i wam polecać cokolwiek, to nie trzymanie na żadnej giełdzie. To nie był pierwszy przypadek, kiedy FTX miał problemy, a bardziej Alameda Research. Na podstawie poniższego e, przykładu, FTX wykupił Alamedę w drugim kwartale 2022, wykorzystując FTT o wartości 4 miliardów dolarów. Teraz jest oczywiste, że FTT jest dość bezwartościowy, a to spowodowałoby niewypłacalność Alamedy. Fałszywe pieniądze cię nie uratują, mamy teraz zbyt wiele tego przykładów. Ile zasobów ma Alameda w łańcuchu? Przeanalizowaliśmy 56 adresów zaczynających się od 0x Alameda. Wartość netto Alamedy wynosi 222 miliony dolarów. Przeanalizowaliśmy również aktywa Alameda i długi DeFi. No i tutaj macie wszystko, co oni mają. Ja dodam linka i ci, którzy chcą się dowiedzieć, co jeszcze mają do upłynienia, ale ta wiadomość była dodana pomiędzy audycjami, dlatego to może być już dawno przedawnione. Dlatego Discord zapraszam, albo sami śledźcie na Twitterze, bo tam macie dużo mocniejsze informacje niż te, które są dodawane w głównego media ścieków nurtu. O, tak można powiedzieć. Dla wszystkich, którzy myślą, że Binance rzeczywiście ratuje SBF, FTX, nie zapominajcie, że krypto jest miejscem fałszywych ratowań. Larry Cermak przysiągł, że jump trading pewnie Celsius and Jane Street celują w dotacje. 1 miliarda do 1,5 miliarda 700 milionów dolarów. Nic się nie stanęło i teraz tak naprawdę Lunęła. Czy <laughs> to nowe stwierdzenie? Po prostu wyluniła się. Łącznie 18 milionów Solana, 330 milionów dolarów trafi na rynek po 23 godzinach od tego tweeta. To mamy 4, 10, 23 godziny. No to prawie, prawie w momencie, kiedy będziecie widzieć tą audycję, będziecie mogli zastanowić się, czy na rynek trafia właśnie Solana o tej wysokości, czy tej wartości bardziej. No i po zakończeniu. 18,77 miliona Solana może zostać wycofane i sprzedane na rynku. Pytanie, czy to jest koniec właśnie również Solany. Cena akcji Tesla spadła o 46% od czasu, gdy oferta zakupu Twittera Elona Muska została upubliczniona 14 kwietnia. To obniżyło wartość rynkową Tesli o prawie pół biliona dolarów. Dla porównania S&P spadł w tym samym czasie około 15%. Justin Bonds tutaj dodaje kolejną... Myśl i wychodzi na audycję, i to jest fajna debata, bo tutaj debatują dwie strony. Jedna osoba, która myśli, że to się raczej nie stanie, albo będą chcieli w innym kierunku, a Justin Bonds dodaje taką informację. Limit podaży BTC 21 milionów jest nie do utrzymania. Inflacja musi zostać zwiększona. Biorąc to pod uwagę, czy BTC to nawet dobre pieniądze, wymieszaliśmy te pytania więcej w mojej ostatniej debacie. E, specjalne podziękowania dla Blockworks za poprowadzenie tej wielkiej debaty. Także nawet Blockworks wziął tutaj udział. W tej debacie, i tam są bardzo ciekawe informacje o tym, dlaczego, jeżeli cena nie będzie się spinać, będzie narracja podwyższenia 21 milionów BTC. Ja mam wtedy pytanie dla tych wszystkich, już to mówiłem wcześniej, którzy dodawali tą opcję 21 milionów BTC że ona zostanie z nami na zawsze. Co się wydarzy z tymi wszystkimi filmami dodanymi jako jeden główny powód tych, wiecie, prawdziwych pieniędzy? Więc przy kolejnych halvingach jestem w stanie stwierdzić, że ta narracja będzie wracała tutaj. Chyba, że będziemy płacić 50 dolarów za transakcję, a cena nie będzie szła do góry. Wtedy może jeszcze górnicy wyjdą tutaj w przeciwnym kierunku. Dodam ten film. Jest on również dostępny na, naszej, na naszym temacie, na Discorcie. Zmiana narracji BTC, ale dodam ten film również tutaj, żebyście mogli sobie kuknąć na porządną debatę. Dlaczego? I to jest najczęściej wymieszane bezpieczeństwo jest najważniejsze. Niekoniecznie, wiecie, utrzymanie tej samej inflacji. Bezpieczeństwo utrzymania sieci, czyli jak ten mem, który pokazaliśmy wcześniej, rodem z filmu, musimy podnieść 21 milionów, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Blockwards, cena Bitcoinu spada poniżej 16 tysięcy, gdy Binance wyciąga, czyli nie wychodzi z ofertą FTX. Dzień po krótkotrwałym powrocie, we wtorek powyżej 20 tysięcy, Bitcoin spadł poniżej 16 tysięcy, podczas gdy poziom Ethereum spadł do najniższego poziomu od 4 miesięcy. Kryptoakcje przedłużyły swoje spadki w środę, ponieważ inwestorzy mieli oczy szeroko otwarte na oczekujące wyniki wyborów i aktualizacje dotyczące rzekomo anulowanych planów zakupu FTX przez Binance. Jak niektórzy przewidywali, Binance wycofał się ze swojej wcześniejszej obietnicy, twitując w środowe popołudnie, że nie będzie dożył do przejęcia FTX-a. Stefan Raz, dyrektor generalny Laguna Lab zajmujący się technologiami internetowymi, powiedział we wtorek, że uważa, że wysoce nieprawdopodobne przejęcie w przez Binance kiedykolwiek dojdzie do skutku, dodając, że dyrektor generalny Binance, Changpeng Zao, po prostu próbował powstrzymać przepływ krwi. O tym mówiliśmy wczoraj na audycji, tak? I druga sprawa: mówiliśmy również, że jeżeli to by doszło do skutku, antymonopolowe regulacje mogłyby wyjść. Tutaj w życie, bo gdzieś mam tutaj Twittera, który mówi o tym, że Binance miałby wtedy 80% całego rynku, jeżeli ten deal by tutaj przeszedł i regulacje te antitrust mogłyby wejść w życie. Dlatego Bernstein dodał, że to jest mało prawdopodobne i wtedy miałby dużo problemów również Binance z tym, żeby popchnąć ten deal dalej. Wyobrażam sobie, że przejrzystość wokół rozmiaru dziury w bilansie FTX, a prawdopodobnie likwidacje bankructwa, które mogą nastąpić, będą miały maksimum krwi w krypto, powiedział Matt Fiebach, analityk do spraw badań w Blockworks. Do tego mamy strony internetowe FTX Ventures i Alamada Research, zostały dzisiaj wyłączone z powodu problemów z wypacalnością FTXa. Usunięcie nastąpiło mniej więcej w czasie, gdy Bloomberg zgłosił rozszerzoną sądę regulacyjną dla FTX. Uważa się, że FTX jest niewypacalny, a jego przetrwanie zależy od przyjęcia. Od jego konkurenta Binance, ale wiemy, że teraz to jest już nie na stole. Amerykańscy regulatorzy badają firmę w imperium Bankman Fright. Według Bloomberg, Komisja Papierów Wartościowych Giltsek oraz Komisja Handlu Kontaktami Terminowymi Towarowymi, CFTC badają te firmy w związku z kryzysem płynności. Kryptowalutach. Pamiętajmy, że mamy nadchodzące wydarzenie raportowania CPI 10 listopada, czyli inflacja. BTC do dolara doświadczył niestabilnego spadku w ciągu 24 godzin, osiągając rekordowo niskie poziomy 2022, jeżeli chodzi o te informacje. I podczas ostatniego posiedzenia FOMC Jeremy Powell wielokrotnie powtarzał, że na dane należy poczekać przed podjęciem decyzji o kolejnych krokach w polityce stóp procentowych. Dane CPI. Pokazują, że inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła we wrześniu o 0,6%. Raport CPI najczęściej używany wskaźnik presji inflacyjnej w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 8,2% między wrzesień 2021 a wrzesień 2022. Nieco wyżej niż przewidywane przez ekspertów 8,1%. Cena bitcoina może spać poniżej 12 tysięcy dolarów, ponieważ niedźwiedzie zyskują przewagę techniczną. Nacisk bitcoina na wyjście z besy doznał ciosu po tym, jak wiemy, oczywiście chodzi tutaj o FTX, a nie będziemy tutaj o tym mówić. Analitycy Kitcon News Jim Wycoff 9 listopada zasugerowali, że niedźwiedzie mają przewagę techniczną, co przekłada się na możliwą trwałą korektę ceny Bitcoina. Według Wycoffa kryzys FTX ogólnie podkopał zaufanie inwestorów, zauważając, że rynek powinien spodziewać się poważnego załamania płynności. Niedźwiedzie szybko zyskały techniczną siłę, by sugerować większą presję cenową na spadki w najbliższym czasie. Rynek wciąż huczy o zamieszaniu na rynkach kryptowalut, które przeniosło się na bezpieczne skupowanie złota i gwałtownie podniosło ceny żółtego metalu i srebra, powiedział. Więc pytanie, czy mamy potencjał bitcoina ponownego przetestowania 12 tysięcy dolarów? Analityk kryptograficzny o pseudonimie Altcoin Sherpa w twicie z 9 listopada zasugerował, że w obecnych warunkach rynkowych kolejna akcja cenowa bitcoina może naśladować trendy historyczne. Według eksperta zasób może skorygować do 12 tysięcy, co stanowiłoby silny opór dla bitcoina. Przyznał również, że pozycja 20 tysięcy została dokładnie złamana. Warto zauważyć, że analityk stwierdził, że w przypadku osiągnięcia 12 tysięcy pozycji Bitcoin prawdopodobnie przyciągnie zwiększoną presję zakupową. W innym miejscu ekspert do spraw handlu kryptowalutami Michael Van Den Poop wskazał, że korekta do 10 tysięcy jest nadal w grze, ale będzie zależeć od tego, jak rynek zareaguje na kryzys. No, bardziej jak tutaj Teterino zachowa się pod względem PEGA. Tak, tutaj też trzeba na to zwracać uwagę. Protos dodaje informację o tym, że Solana umiera i nie może znaleźć kupca. Wybitny trader społeczności kryptograficznej spekulował ostatnio, że Solana może pompować, jeśli szef Binance Changpeng Zhao napisze coś pozytywnego na temat swojego dyskutowanego przejęcia FTX. Jednak perspektywa, że Solana dokona jakiegokolwiek znaczącego ożywienia wydaje się bardzo mało prawdopodobna, ponieważ obecnie nie można znaleźć nabywców. Solana wyrzuca non-stop odkąd sfałszowała pompę w sobotę z wiadomością, że Google uruchomił walidator Solana, aby pomóc w walidacji sieci. Więc tutaj analitycy on-chain twierdzili, że niedawno FTX może wykorzystywać most Ethereum Solany do sprzedaży swoich tokenów. Tutaj te wszystkie koszyki zamówień na wszystkich giełdach pokazują intensywną sprzedaż Solany z niektórymi zamówieniami zakupu po 17 i 15,1 dolara. W księgach zamówień lewarowanych Coinglas podaje nieco więcej pozycji długich niż krótkich z ponad 54 milionami dolarów w likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin. Crypto.com wstrzymał również wypłaty USDT i USDC sieci Solana, a platforma handlowa Deribit wstrzymała opcję Sol, a kontrakty terminowe wygasają. Także tutaj widzicie, że mamy problem Solany i pamiętajcie, że w Solanie... Ten projekt w ogóle nie powinien być w pierwszej dziesiące, z tym, co oni robili. Jeżeli chodzi, czy tam powinien być wcześniej, nawet w pierwszej dziesiące, w tym, co oni robili i jaki mieli produkt. Produkt działa od poniedziałku do piątku, w sobotę i w niedzielę. Czasami się wysypywał, ale mówiłem o tej magicznej ręce. Jeżeli ktoś trzyma magiczną rękę, a tutaj był to FTX, no to jeżeli się nie paliło pod gruntem, a mieli większość tych tokenów skupionych, no to mogli utrzymywać cenę nawet przy złych opowieściach, z bajki, z narni. Jeżeli chodzi o Solana, widzimy, że faktycznie tutaj, w tym przypadku, może cena jest ważniejsza niż technologia. Zobaczymy, czy Solana się wybroni i czy znajdzie. Ja bardzo uwielbiam Protos, bo Protos dodaje informacje zupełnie naturalnie. Jeżeli coś się dzieje złego na rynku, to dodają to. Jeżeli się dzieje coś dobrego, to również to dodają. A nigdzie nie widziałem informacji gdzieś indziej, jeżeli chodzi o newsy, że Solana może mieć problem. Także widzicie, jak to działa również w newsach w świecie krypto. Protos. Sec nie powiedział nic, aby udowodnić, że Polka Dot nie jest zabezpieczeniem. Czyli zwolennik Polka Dot Web3 Foundation twierdził niedawno, że token Polka DO o wartości 7 miliardów dolarów zaprzyjaźnił się z Komisją Papierów Wartościowych i Sec i nie kwalifikuje się już jako zabezpieczenie, czyli Securities. Zamiast tego jest to oprogramowanie, tylko nie ma dowodów na to, że SEC wystąpiła z takim rozszerzeniem. W zeszłym tygodniu dyrektor sprawny. Daniel Schönberg stwierdził w poście na blogu, że od 2019 roku podejmuje kroki w celu przestrzegania przepisów SEC. Cokolwiek zajęło, aby DOT się lub stał się niezabezpieczeniem, bylibyśmy gotowi to zrobić. Do tego jego zespół skorzystał z oferty SEC, aby przyjść i porozmawiać. Schönberg opisał jako dialog z Polka DOT-SEC, utrzymywał ducha otwartej komunikacji. W jaki sposób w wyniku tych komunikacji, bez angażowania się w ogóle w wydziałem egzekucyjnym, SEC, społeczność Polka Dot twierdzi, że była w stanie uzyskać najbardziej poszukiwane oznaczenie dla SEC, dla krypto, nie jako securities. Co więcej, SEC wydała pismo o nie podejmowaniu działań w sprawie DOT i że komisarze odpowiedzieli na zapytania prasowe dotyczące właśnie Polki Dot. Także tutaj mamy wypowiedzi deweloperów, ale nie może koniecznie informacji o tym, czy. Sek tak się wyraziła. Posegnie nie przedstawiła jednak żadnych dowodów na to bardzo nietypowe, jednostronne oświadczenie Polka Dot. Nie ma komentarza ze strony Sek odnośnie tego oznaczenia, ani też Fundacja Web 3.0 nie powołała się na list o niepodejmowaniu działań. Także tu to jest jednostronna opinia. A czy w przyszłości gdzieś tutaj wyjdą z tą informacją do Polki Dot, tego nie wie. Dominacja Tetera jest na maksymalnych ich wartościach. Tether wciąż numer jeden z jest na dobrej drodze, aby stworzyć więcej niż kiedykolwiek na rynku kryptowalut. Dominacja rynkowa wiodącego do teraz TableCoin zbliża się do rekordowych poziomów. Prawie 70 miliardów USD w USDT krąży obecnie w ekosystemie kryptograficznym, co stanowi prawie 9% całej kapitalizacji rynków aktywów cyfrowych. Zobaczcie, to jest bardzo ciekawe, że w pierwszej dziesiątce mamy chyba 400 TableCoin, albo 3, albo 4, także... Może niekoniecznie projekty, ale to, co je powiedzmy gdzieś tutaj trzyma w ryzach. Choć niewiele brakuje do rekordowego poziomu 9,49%, dominacja USDT wzrosła o 25 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim piątkiem. Oczywiste jest, że inwestorzy uciekają w bezpieczne miejsce tokenów denominowanych w dolarach amerykańskich. Bitcoin, największa kryptowaluta pod względem wartości rynkowej, spadł o 20% w ciągu ostatnich 5 dni i 15% tylko w ciągu ostatnich 24 godzin, co oznacza 49 miliarda dolarów. Kolejne giełdy wychodzą z przejrzystością, tutaj mamy ok, KX i Kucoin mówi, że dowód rezerw będzie dostępny za miesiąc. Podobne protokoły są używane przez Kraken, BitMEX, Gate.io i wiele innych giełd, ale nie były używane przez FTX. W związku z kryzysem płynności FTX, dwie główne giełdy kryptowalut ogłosiły w przyszłym miesiącu udostępnią proof of reserves, znane jako proof of funds. W oficjalnym twicie OKEx stwierdziło, zatrudniamy Armanino do audytu. Jak najszybciej opublikujemy podlegający audytowi POF firmy Merkel. Następnie firma wymienia 23 adresy BTC i 13 adresów Ethereum zawierających niektóre rezerwy giełdy. Także tutaj audyt, zobaczcie, Audyt jest możliwy w świecie krypto. Nie, kole nie kolejna atestacja, tylko audyt. No, ciekawe. Dyrektor generalny KuCoin, Johnny Liu, ogłosił również, że KuCoin dostarczy dowód rezerw za około miesiąc. Ten raport będzie pokazywał dowód funduszy dokładnie reprezentujący dostępne aktywa. Chciałbym wyrazić współczucie każdemu, kto został zraniony przez obecną sytuację FTX. Mamy nadzieję, że wszystko da się szybko rozwiązać, a branża wróci... Na właściwe tory. Gary Gensler wypowiedział się na temat FTX-a. To, co widzieliśmy w ciągu ostatnich dwóch dni, jeśli mogę się trochę o od tego odsunąć, to naprawdę część wzorca tego, co widzieliśmy w ciągu ostatnich sześciu lub ośmiu miesięcy, powiedział Gensler podczas konferencji, której gospodarzem był przez Healthy Market Association, organizację non-profit zajmującą się polityką. Inwestorzy doznają krzywdy, gdy nie polegamy na sprawdzonych barierach porządku publicznego. Nie oddzieliłbym ostatnich dwóch dni od tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 8 miesięcy, kontynuował przewodniczący SEK, wskazując w szczególności na dźwignię, a także brak ujawniania, nieprzejrzystości. Widzieliśmy użycie innych pieniędzy ludzi i handel Gdzieś tutaj ich aktywami. Społeczeństwo inwestuje, ma nadzieję na lepszą przyszłość, Jan nie ma jej tutaj dodał Gensler. Niedawne zamieszanie na rynku jest związane z pozorną porażką FTX. Rynek kryptowalut może zobaczyć największy krach w historii, jeśli Binance anuluje przejęcie FTX. O tym pisał Arthur Hayes, troszeczkę zanim się dowiedzieliśmy, że jednak nie będzie tutaj tego przejęcia. Więc wiążąc w środę sagę płynności FTX, Hej zauważył, że podczas gdy Binance wyraził zainteresowanie zakupem FTX, Chang Pen nadal miał możliwość anulowania transakcji, ponieważ nie było mocnego zobowiązania. Opowiadając ten cały proces upadku. FTX, Hayes ostrzegł, że może być świadkami momentu Lehman Brothers dla branży kryptograficznej, pogarszającego się już zdeptanego rynku kryptowalut. Podobnie jak MT.GOX, prawdopodobnie wejdziemy w kolejną głośną sytuację upadłościową, w której deponenci będą ustawiać się w kolejce, aby odzyskać to, co mogą. Dodają, biorąc pod uwagę, jak złożone mogą być zasoby FTX, Hayes zauważył, że odzyskanie dowolnej części depozytów prawdopodobnie zajmie bardzo dużo czasu. Uważa się, że FTX jest winna znacznej liczby Wierzycieli dużo pieniędzy, które mogą nadwyrężyć się w miarę rozwoju wydarzeń. Spółka zależna Twittera rejestruje się w FinCEN jako firma świadcząca usługi pieniężne. Ten ruch jest zgodny z wcześniejszymi wypowiedziami nowego właściciela Elona Maska o przekształceniu Twittera w tak zwaną aplikację do wszystkiego. Gigant mediów społecznościowych Twitter wydaje się coraz bardziej zagłębiać się w biznes płatniczy, o czym świadczy rejestracja złożona w tym miesiącu w amerykańskiej sieci Financial Cam Enforcement Network czyli FinCEN. Twitter zarejestrował się jako firma świadcząca usługi pieniężne 3 listopada. Zgodnie z danymi FinCEN, FinCEN nadzoruje działalność firm świadczących usługi w USA, a zarejestrowane firmy muszą zgłaszać podejrzane transakcje do agencji. Także tu pytanie, w jakim kierunku będą tutaj? Szli. Plany Maska skoncentrowane są na płatnościach, mogą ostatecznie sprawić, że Twitter będzie bardziej podobny do aplikacji takiej jak Chińska WeChat, platforma mediów społecznościowych, która oferuje płatności mobilne, wraz z wiadomościami i innymi funkcjami. WeChat Pay i konkurent Alipay oferowane przez firmę Tencent należą do Alibaba. Wywierają obecnie duże płatności cyfrowe w Chinach, czyli mają duży wpływ na to. I wysiłki banku centralnego dotyczące waluty cyfrowej rządu zostały powiązane z próbami ograniczenia tej dominacji przez PEKIN. No a tutaj widzimy, że coś gdzieś tam jest. Twitter. Największa na świecie franczyza pod względem liczby restauracji testuje płatności Bitcoin w trzech Subway w stolicy Niemiec, w Berlinie. Subway po raz pierwszy eksperymentował z Bitcoinem prawie 13 lat temu w Moskwie, w Rosji. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Daniel Hinz, właściciel franczyzy berlińskiego metra, odnotował ponad 120 transakcji w Bitcoinie. W wywiadzie dla Cointelegraph Hinz wyjaśnił swoje pragnienie pomóc Bitcoinowi stać się pieniędzmi. No i tutaj mamy właśnie ich e, gdzieś e, przygodę z Lightning Network. Nawet ten właściciel zachęcał do płatności Bitcoinem, oferując 10% zniżki na wszystkie longi, marynaty z klopsikami i inne rzeczy, które możecie dostać w Subwayu. I pamiętajmy, że to jest franczyza, tak? Dużo lepsza to jest informacja niż jeden McDonald's, który dodaje płatności. Tutaj mamy franczyzę, jedną z największych, także może to się pojawić w paru nastu może nawet oddziałach Subwaya, jeżeli zostanie to wprowadzone. Więc to jest dużo lepsza informacja niż jeden, fran jeden koleś, który jest. Bitcoin maksymalistą czy kryptomaksymalistą dodaje do swojego małego sklepiku informacje o Lightning Network. Tutaj mamy dużą franczyzę, dlatego to jest dużo lepsza informacja. Czego byśmy sobie życzyli, to na przykład, że cała korporacja, nie wiem czy to Walmart czy cokolwiek innego, dodaje transakcje i wszystkie sklepy w dniu pierwszym muszą rejestrować Lightning Network. To będzie gruba informacja. Meta będzie zwalniała około 11 tysięcy pracowników, czyli 13% całej swojej floty. Także mamy to. Mamy kolejne wiadomości. Dzisiaj troszeczkę dłużej, bo było tych wiadomości wiele. E, na koniec coś fajnego, co gdzieś tutaj zauważyłem. Dodaliśmy też w humorze, czy sam Bankman Freight dołączy do tych wszystkich do góry ekspertów. Zobaczcie. Tutaj mamy Richarda Harta, mamy kregu Wariatu, mamy potem nawet Maszyńskiego, Dukłona. Inne rzecz. Jestem ciekaw, czy... Historia w przyszłości pokaże, że ktoś tutaj nie pasował do tej ekipy. Jestem ciekaw, ale Sam Bankman-Fried może bardzo szybko dołączyć tutaj do tej ekipy. No i pytanie, czy ktoś z tej ekipy został można powiedzieć niedokładnie opisany. Także ja wam życzę wspaniałego dnia jak zawsze. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.